Dzień dobry kochani, no hejka na moim kanale i zapraszam byczki na czytanie tygodniowe. Drogie byki, to jest czytanie na czas od 25 września do 1 października 2023 roku. Czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które nie zasubskrybowały jeszcze kanału, zapraszam do subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, więc nie przegapicie żadnego czytania na czas. Osoby, które są nowe na kanale, również zapraszam do zakładki playlisty wideo, informacje i społeczność. Moi drodzy, zaczynamy. Co dla byków na nadchodzący tydzień? Byczki i byczulisie, byczyce, też byki. Wow, 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 zbieramy te karty. Zbieramy te karty. Wszystko, kochani, rozsunęło. Pozbierane. Lecimy. Lecimy dalej. Dobra. Mamy. Co może się wydarzyć? Wisielec. Co u singli? Rycerz buław. Co w związkach? Cesarzowa. Praca i finanse. O, piątka pentakli. Piątka pentakli. I rada lub wynik słońce. Rada lub wynik słońce. Wszystko pięknie. O, a w tle gwiazda, sąd ostateczny i królowa kielichów, a później dwójka kielichów, diabeł, szóstka mieczy. Dobra. Najważniejsze to, co w tle, czyli gwiazda, spełnienie marzeń, spełnienie najskrytszego marzenia lub pragnienia, nadzieja. Na co? Nadzieja na spełnienie marzeń, najskrytszych pragnień, na czyjś powrót, na odrodzenie uczuć. Na powrót partnera, partnerki i na stworzenie pełnej, udanej rodziny. I to się iście chyba realizuje dla byków, bo mamy królową kielichów. Bliskość w związku, jest więź, jest miłość, która nie wygasa. Jest lojalność, oddanie, szczerość, uczciwość. Wszystko jest. Chyba spełnia się jakieś najskrytsze marzenie, pragnienie czyjeś. Bardzo ładnie. Ewy. W wydarzeniach wisielec. Moi kochani, chyba najważniejsze będzie to, aby w nadchodzącym tygodniu zmienić perspektywę, zmienić punkt widzenia, spojrzeć na swoje sprawy z innej perspektywy, z innego punktu widzenia. Jeśli potrzebujecie pomedytować, zatrzymać się, spowolnić, nie za bardzo działać, to zróbcie jak czujecie. Bo o czym mówi wisielec? No o tym, żeby tak naprawdę zastanowić się, co się mówiło, jak się postępowało, tak? No właśnie. Nad wszystkim przeanalizować swoje życie, być może przewartościować, jeżeli potrzeba. Moi drodzy, to są takie działania i sytuacje, które z różnych przyczyn będzie trzeba odłożyć na inny czas. Bo wisielec chce, abyście się zatrzymali na chwilę, zajęli przeanalizowaniem, przewartościowaniem niektórych spraw i rzeczy w swoim życiu. Może niektórych wartości też. Możecie pozostawać na rozdrożu w tym tygodniu. I moi kochani, dlaczego? Dlatego, że no właśnie, części z Was, zwłaszcza singlom, przytrafia się, no właśnie, singlem można być, czy singielką, i przytrafia Wam się, no, miłość, ale to taka miłość fizyczna Wam się przytrafia. Kochanek, kochanka, rycerz buław. Osoba, która z ogromną pasją będzie podążała w Waszym kierunku, aby zająć się seksem, zająć się Wami.
zrealizować cel i uciekać dalej. Czyli co? Podążać za kolejną osobą, kolejną pasją, aby ją zrealizować. No właśnie, i wy będziecie, kochani, najprawdopodobniej właśnie Wisielec mówi o tym, aby jednak zatrzymać się, zająć się przeanalizowaniem, a te działania z różnych przyczyn odłożyć na inny czas. Więc może kiedy pojawi się ta osoba do seksu, to trzeba by się zatrzymać, przełożyć to spotkanie, przełożyć to na inny czas. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobicie to, no to zrobicie tylko to i na tym się skończy. Nieważne, czy tylko tego chcecie, czy tego nie chcecie. Czy chcecie czegoś dłużej, na trwałe, czy wystarczy Wam coś jednorazowego. No najwyraźniej warto się właśnie po to zatrzymać i nie iść w tym kierunku, tylko zmienić coś w swoim życiu i zastanowić się, co należy zmienić. Może właśnie wchodzenie w takie krótkotrwałe i jednorazowe relacje są problemem. Dlatego warto się zatrzymać, zastanowić i przewartościować to, że może trzeba zacząć inne wartości w życiu wyznawać, przynajmniej starać się i inaczej postępować, bo tutaj głównie chodzi o postępowanie. I wtedy być może będzie szansa, jeśli się zatrzymacie, nie przyjmiecie tego, co przychodzi tylko tutaj na raz i do widzenia, tylko się wstrzymacie, to jest tutaj szansa na spełnienie najskrótszego marzenia i powrotu kogoś, albo waszego do kogoś, albo kogoś do was, tak? Odrodzenia się uczuć z partnerem, z partnerką, z którym już byliście w relacji. I tu można stworzyć pełną, udaną rodzinę i ją planować. I tu jest miłość, która nie będzie się kończyć, tak? Bo tam mamy później porozumienie, pojednanie, kompromis i tak dalej, obopólne zakochanie. Więc no dla części z Was single nie warto. Jeżeli, mówię do singli, które mają taką sytuację, że wiedzą, że ktoś chce do nich wrócić, albo że Wy chcecie do kogoś wrócić, jest na to szansa, jest nadzieja na spełnienie tego najskrytszego marzenia i nadzieja na ciążę i pełną rodzinę i tak dalej, no to może warto się zatrzymać i nie brać tego kochanka, tej kochanki, która tylko chce zrobić coś i do widzenia i idzie dalej. Może ten tydzień o tym mówi. Część z Was jak chce, niech bierze, bo wiem, że będą i tacy, co wezmą jedno i drugie i tyle. No. Później mogą ewentualnie mieć dwie, znaczy nie mieć nic, albo mieć powrót, albo go nie mieć. No. To nie zawsze jest uzależnione, ale z jakichś przyczyn macie się zastanowić nad swoim postępowaniem w nadchodzącym tygodniu. To postępowanie niekoniecznie musi dotyczyć relacji, związków i uczuć, bo może dotyczyć po prostu pracy, płaszczyzny zawodowej, biznesowej. Do tego przejdziemy. W związkach jest cesarzowa. W związkach i w relacjach jest piękna obfitość, jest odrodzenie uczuć. No właśnie w tych związkach i relacjach odradzają się uczucia. To może to sygnalizować, to odrodzenie się uczuć. To może być zapowiedź narodzin dziecka, oczywiście zajścia w ciążę też. To może być zgoda. Zapanowanie zgody, powodzenie w uczuciach. Związkowcy i osoby w relacji będą miały powodzenie w uczuciach niewątpliwie. Będą emanować pięknem, wdziękiem, doskonałością. Możecie też poznać taką osobę właśnie, która będzie miała połączenie wszystkich tych elementów, będzie dojrzała, płodna. Mogą tu powstać narodziny nowego pomysłu też z Waszą drugą osobą. No, ewentualnie moglibyście poznać też kogoś takiego, a jeżeli nie, to właśnie z Waszą drugą osobą. I moi drodzy, no to może być decyzja o większej stabilizacji, o wkroczeniu na kolejny etap relacji, o planowaniu małżeństwa, o stworzeniu takiego, wiecie, znaczy małżeństwa z kobietą, która wie, jak stworzyć komfortowy dom, wie, jak stworzyć komfort w domu, pokój, harmonia, wzajemne zrozumienie w rodzinie, w relacji, silny związek, to jest silna relacja. To jest właśnie ta przyszła żona. Piękna, przyjazna, mądra, tak? A tutaj też może mówić dla kobiety o Was, kobiety, jako o samodoskonaleniu się w byciu kochanką, w byciu kochanką. No, wiecie, byciu po prostu matką, żoną i kochanką, tak? Chodzi o to. Tak. Czasem cesarzowa też dla mężczyzn mówi o kobiecie, o waszej partnerce, że jest wierna, że jest nastawiona na stworzenie rodziny, być może już gotowa na stworzenie przytulnego gniazdka, że jest gotowa zostać żoną, matką i tak dalej, tak? I to jakbyście wy zgadzali się z tym scenariuszem, znaczy przychodzi was jakby takie przyzwolenie w tym tygodniu, zgoda na to być może. I może zechcecie faktycznie
to zaplanować i zapewnić drugiej stronie to, co niezbędne. W każdym razie no, cesarzowa mówi o wzajemnym szczęściu, o zadowoleniu z życia, o tym, że u Was w parze króluje miłość, szczerość, wzajemne zrozumienie i taki bardzo ciepły stosunek do siebie nawzajem. Może to być dominacja tej kobiety, tej cesarzowej, może być tak, ale raczej nie, ona tutaj nie dominuje. Bardziej oznacza to po prostu świadomość swojej wartości tej Waszej osoby i tyle. W pracy lub w finansach 5 monet. No, to biedne 5 monet, moi drodzy. No biedne to 5 monet, bo oznacza pewne trudności, które mogą się pojawić na Waszej płaszczyźnie zawodowej. To mogą być, kochani, takie problemy, no problemy finansowe, ale też problemy z pracą. Ze znalezieniem właściwej pracy, ze znalezieniem pracy, która będzie miała odpowiednie źródło dochodu, wysokość dochodu. Tu jest możliwość też utraty, tak, pracy, utraty głównego źródła utrzymania. Można otrzymać wypowiedzenie z pracy, można dać wypowiedzenie z pracy. Bo nie zapominajmy, że tu jest ten wisielec, więc każdy z Was będzie zastanawiał się nad czymś innym i mając swoje własne problemy, kiedy ten największy Wam się da we znaki, no to może tak być, że albo ktoś dostanie wypowiedzenie, albo sam je złoży. W każdym razie może tutaj po prostu jest jakiś niezdany egzamin albo jakaś inna nieudana rozmowa o pracę, która się w tym tygodniu może wydarzyć. Co więcej, ewentualnie problemy ze znalezieniem pracy. Może się trochę nieco zmienić Wasz status społeczny w nadchodzącym tygodniu. Może tak być, że podejmiecie się też jakiegoś nielegalnego źródła dochodu, nielegalnego źródła zarobkowania. Ewentualnie można uważać na wizytę, czy to w firmie, czy to w domu komornika na przykład, czy też pracownika opieki społecznej, jeżeli to dla kogoś. A jeżeli nie dla nikogo, to pamiętajcie, że tutaj w piątce monet możecie otrzymać pomoc od kogoś, kogo znacie. Więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zwróćcie się o tę pomoc, poproście o tę pomoc. No bo tu jest pewien kryzys, albo finansowy, albo z ofertami pracy. No mam nadzieję, że to nie jest u nikogo żadne bankructwo, ani taka bieda na dłuższy czas. A moi drodzy, pamiętajcie, że nie wszystko stracone, bo czekają na Was nowe okazje, by je wykorzystać, więc szukajcie tych nowych okazji. Możliwe, że uzyskacie wsparcie finansowe lub emocjonalne, tylko że może tak być, że Wy tego wsparcia szukacie w niewłaściwym miejscu dotychczas. No więc uważajcie, żebyście się nie rozczarowali. Jeżeli sięgniecie do kogoś po coś i się rozczarujecie, bo ktoś Wam nie da, to pamiętajcie, że być może to nie ta osoba, to nie to miejsce, tak? Po prostu może zwróciliście się nie do tej instytucji, nie do tej osoby, do której powinniście, więc pomyślcie o kimś innym, bo wsparcia możecie szukać u osoby, którą znacie. Słońce jako wynik lub rada. Pięknie. Słoneczko, kochani, no u kogoś wynikiem może być lew. No to gdybyście wzięli na przykład rycerza buław, lwa, strzelca lub barana, to faktycznie w wyniku tego możecie mieć romans. No możecie sobie tam zrobić rzeczy i tyle i na tym się zakończy. Ale czasem też słoneczko przede wszystkim mówi o tym, że jest jasność w pewnej sytuacji, jest klarowność, więc dla Was wszystko stanie się jasne, stanie się to klarowne. Więc jeżeli będzie tak i wejdziecie w romans, to za chwilę stwierdzicie, że no w sumie wszystko się zgadza, no zrobiliśmy i teraz cisza, albo osoba poszła dalej. Może tak być, może się tak zdarzyć, kochani. W ogóle w wyniku wszystkich tych działań, być może powrotu właśnie czyjegoś, odrodzenia się uczuć, tutaj może być informacja o ciąży. Może tak być, może być ciąża. Może być to spełnienie tych Waszych pragnień. Tutaj jest szczęście, jest taka zgoda, jest przede wszystkim nowy początek. No i właśnie dla tych osób, które wracają do siebie, mogą mieć ten nowy początek. Bo pamiętajcie, że nie tylko single wracają do siebie, osoby, które są w tym momencie wolne, ale osoby w relacjach też mogą wracać do siebie, mogą się godzić, prawda? No mogą. Mogą i mogą mieć nowy początek, mogą mieć przełom, więcej energii do życia. Tutaj triumfuje duch nad materią, tu jest takie spełnienie, tu jest wszystko, wola życia, przyjaźń, optymizm, harmonia, wielkoduszność, przychodzą dobre wiadomości, szczęście rodzinne, powodzenie w realizacji planów, jest sukces, jest sława, niezależność i pewność siebie. Też jest. Tu może być szczęśliwe małżeństwo.
możecie dostać propozycję nowej, atrakcyjnej pracy albo propozycję awansu. Wiem, że jest 5 monet, ale wiecie, jak to jest. Wszystko się może zdarzyć. A w każdym razie sukces, spełnienie i radosne chwile. Ale co jako rada? Słuchajcie, słońce radzi Wam, żebyście wygrzewali się we własnym słońcu. Żebyście ogrzewali się we własnych promieniach. Żebyście byli pewniejsi siebie i zaczęli realizować swoje marzenia. A na pewno wszystko będzie dobrze. Po prostu. Drogi byki, buziaki i do następnego razu. Pa, pa.